Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj będzie trochę biadolenia o bezpieczeństwie podczas prowadzenia naszego akwarium, bo uważam, że trochę mało się mówi na ten temat. Chciałbym tutaj przytoczyć kilka takich najważniejszych aspektów dotyczących bezpieczeństwa podczas przygody z naszą akwarystyką, gdyż uważam, że jest to równie ważny temat, nawet nie wiem, czy nieważniejszy jak ryby, oświetlenie, nasze rośliny i to wszystko, co tu się dookoła kręci. Moi drodzy, ważne takie elementy. Pamiętajcie, by zawsze pod wasze akwarium kłaść jakąś matę, styropian, piankę. Nigdy nie kładźcie swojego zbiornika, czy małego, czy dużego, bezpośrednio na blat, gdyż jakieś drobne, niewielkie nierówności, które tam występują, albo jakiś maleńki kamyczek może spowodować, że strzeli wasze akwarium. Także zawsze między akwarium a blatem musi się znajdować jakaś pianka, jakiś styropian, jakikolwiek element, który dostatecznie będzie niwelował wszystkie naprężenia i nierówności. Moi drodzy, kolejnym ważnym aspektem jest odłączanie wszystkich elementów elektrycznych podczas podmiany wody, czyszczenia szyb i tak dalej. Ja wiem, że dużo, dużo lat nic się nie wydarzyło i każdy te łapska wkłada do tej wody, czyści sobie te szyby, podmienia wodę, pompka chodzi, grzałka grzeje, ale gdy raz się coś wydarzy, to niestety może być za późno. Naprawdę woda nie jest dobrym środowiskiem, jeżeli chodzi o prąd, no ale jeżeli popatrzycie do wnętrza swojego akwarium i jakieś przewody, kable wchodzą do wody i są wpięte do gniazdka elektrycznego, więc płynie nimi prąd, dosyć duży prąd, w dodatku w tak niesprzyjającym otoczeniu, jakim jest woda. Przebicie, przetarcie kabla, cokolwiek może spowodować to, że no niestety może być to wasza ostatnia podmiana, także zdecydowanie zachęcam odłączyć dla bezpieczeństwa wszystkie elementy elektryczne w waszym akwarium. Kolejnym takim ważnym elementem również jest to, by w dzień wyjazdów, teraz są święta, zbliżają się święta, może podczas wakacji również, pamiętajcie o tym, że jeżeli wyjeżdżacie na kilka dni, nigdy w dzień wyjazdu albo dzień wcześniej nie czyśćcie swoich filtrów kubełkowych, swoich prefiltrów. Mówię o tym dlatego, że podczas czyszczenia może dojść do uszkodzenia uszczelki, do wypadnięcia węża, coś nie dokręcicie albo o czymś zapomnijcie i może na pierwszy rzut oka po kilku godzinach nie będzie tego widać, żadnych wycieków, ale gdy wy pojedziecie na dzień, dwa, tydzień, a nikt nie będzie się opiekował waszym zbiorniczkiem, może się okazać, że jak wrócicie do domu, no to wody w akwarium już nie ma, podejrzewam, że waszej podłogi parkietu też już nie ma i pewnie dobrych relacji z sąsiadami, jeżeli takich macie, również nie ma. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, nie grzebcie we filtrach bezpośrednio w dzień wyjazdu, czy jeżeli planujecie jakiś dłuższy wyjazd, to zróbcie to odpowiednio wcześniej niż ten sam dzień, żeby to na pewno wszystko grało. Moi drodzy, kolejna taka ważna kwestia to szafka. Szafka pod akwarium. Ja nie mówię, że to musi być typowa szafka pod akwarium, bo to nieprawda. Długo, długo prowadziłem akwaria na jakichś tam meblach, na jakichś komodach z różnych takich sieci, tanich sieci. I to wszystko jak najbardziej funkcjonowało. Trochę sobie to powzmacniałem, ale zwróćcie uwagę na to, żeby ten mebel był mocny, stabilny. Nie musi być to szafka pod akwarium, ale by blat był odpowiednio gruby i wzmocniony, żeby to się wszystko trzymało jak powinno, bo mój znajomy niedawno, uwierzycie czy nie, położył swoje akwarium na lodówce.
Także różne ludzie mają pomysły, także zachęcam do jakichś tam rozważnych decyzji odnośnie postawienia akwarium, bo jest to dosyć ciężki element i jakieś tam słabsze meble mogą spowodować, że pęknie wam szyba albo puści klej i wszystko się rozleci. To tyle, moi drodzy, na szybko. Dzisiaj moje akwarium prezentuje się raczej kiepsko, gdyż była tutaj dosyć taka potężna przycinka i wszystko tak trochę niejako to wygląda. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wam wszystkim wesołych świąt, wesołych, spokojnych świąt, wszystkiego dobrego, no i może pomyślności w tym nowym, nadchodzącym 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do oglądania, subskrybowania mojego kanału. Dziękuję, na razie.